not be the same. No dobra, cześć, tu Janek, Johnny Wesoły z Browaru Domowego Śmierci na Wyjeździe. Dzisiaj warka numer 10. Myślałem, że uda mi się nagrać coś wcześniej, a niestety nie udało się, jako że równocześnie robiliśmy zacier na świeżo zakupionym taburecie gazowym. Jest to próba. Tutaj mała dygresja. Na razie zużyliśmy do zacierania. Zużyliśmy jakieś 290 gram gazu. Zobaczymy, jak to pójdzie z gotowaniem. Mamy butle 3 kg. Plan jest taki, żeby te 3 kg starczyły przynajmniej na dwie warki. Już w poniedziałek, dzięki jednej z przyjaciółek, będziemy mieli butle 11 kg. Co zdecydowanie podniesie walory użytkowe onego. Jak na razie na taburecie robi się bardzo fajnie. W międzyczasie mogłem robić sok z czarnych porzeczek, który w tym momencie wygląda tak. Nie wiem, czy to będzie widać. Tam są dwa słoiki. Tu jest reszta w garnku. Jeden z tych słoików powędruje do fermentacji cichej, jako że dzisiaj warka numer 10 i ważymy milkshake'a z czarną porzeczką. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Pójdzie cały kilogram laktozy, czyli powinno być dosyć słodko. Zacieramy też na słodko w wysokich temperaturach. Około 68 stopni, 45 minut, potem 72 stopnie, 15 minut. A teraz, jak już było widać wcześniej, układamy złoże do filtracji. Zasyp. Zasyp, bo to też ważne, 4 kg pale ale, mojego ulubionego, nie wiem dlaczego. I dodatkowo po pół kilograma płatków owsianych i płatków pszenicznych. Także takie to będzie piwo. Oczekiwany baling przed gotowaniem to około 16 BLG, 16,8, potem dodamy laktozy, więc pewnie się to nam troszeczkę podniesie. Zobaczymy, jak to będzie finalnie wychodziło. Fermentować będziemy gęstwą drożdżową z eksperymentalnej polskiej IPY na eksperymentalnych chmielach od Polish Hops, czyli Zulu i Zombie. Piwo wyszło bardzo fajnie, już niedługo będę go pił przed kamerą i pochwalę się Wam wynikami. To nie znaczy, że już nie piliśmy, bo piliśmy, ale czekamy z rzuceniem filmu na powiedzmy to, aż to piwo jeszcze troszeczkę dojdzie do siebie. No więc tak, jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Mamy w pół do piątej, zaczynałem gdzieś koło pół do trzeciej, czyli jesteśmy gdzieś powiedzmy po 2 godzinach pracy i przystępujemy do filtracji. Zobaczymy, ile z taburetem gazowym to wyjdzie, czy mniej więcej zmieścimy się w tych 6 godzinach, czy będzie trochę więcej, czy trochę mniej. A do ważenia coś, czego w sumie nie trzeba przedstawiać, nie trzeba degustować, bo wiemy, co mamy, czyli browar Gościszewo i Szeryf, czyli IPA. Trzeba sobie jakoś uprzyjemniać życie. No więc będziemy zaraz filtrować. Filtracja to jakaś masakra. Mamy prawie że godzinę 20, czyli filtrujemy już grubo powyżej 3 godzin i nie za bardzo to idzie. Co prawda jest już ponad 20 litrów, ale osadu mamy od cholery. Pewnie to dlatego, że stosowałem niedozwolone techniki, by przyspieszyć filtrację, która non-stop stawała. Pierwszy raz mam coś takiego. Przypuszczam, że to z powodu być może zbyt długiego gotowania płatków wcześniej. Więc tak, pomału kończymy filtrację i przystępujemy do gotowania. Piwo będzie chmielone dwukrotnie podczas gotowania na 45 minut i na ostatnich 5. Najpierw 30 gram Jungi, a potem 50 gram Sybilli, co powinno nam dać około 35 BLG. Po tej spektakularnej wpadce z pomyleniem IBU i BLG nie pozostało mi nic innego, jak dotrwać jakoś do końca filtracji.
która trwała masakrycznie ponad 4 godziny i rozpoczęciu gotowania. Na samo rozpoczęcie gotowania w rzeczki poszło tyle samo gazu, co na zacieranie. Teraz jeszcze godzina zaciągu z butli, co pewnie pochłonie większą jej część. W każdym bądź razie gotujemy już 2 minuty. Za 13 minut do gotowania pójdzie pierwsza porcja chmielu, czyli junga 30 gram na goryczkę, potem laktoza i na koniec na 5 minut 50 gram cybilli, a potem, no a potem chłodzimy. A więc przeszliśmy do fazy chłodzenia. Tak, aha, nagrywam. W końcu jest prawie godzina 22, także wynik jest fantastyczny. 8 godzin ważenia. Nie róbcie tego w domu. Generalnie rzecz biorąc, najprawdopodobniej coś poszło nie tak. I najprawdopodobniej była to filtracja. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o zużycie gazu, bo to już wiemy, poszło tego 700 gram, czyli niecały kilogram. Czyli butla 3 kg powinna starczyć na warek 3, tak na spokojnie. Ale nadal jest to słabo opłacalne, gdyż trójka kosztuje 20 zając. Czyli z gazem nie jest tak źle. Przy butli 11 powinno być gdzieś około 11 warek na spokojnie, może nawet 12, a wtedy wyjdzie nas to około 4 zł z hakiem za warkę za gaz. Co nie jest jakiś tam wielki wyczyn. Chłodzę bardzo pomału, sprawdzam inną metodę, że tak powiem, chłodzenia, żeby zużyć jak najmniej wody do tego. Póki co poszło jej 30 parę litrów, no ale temperatura nie jest jakaś powalająca jeszcze, brzeczki gdzieś pewnie koło 60 stopni, więc idzie to pomału. Ale cóż, jest piątek wieczór, na szczęście, jak widzicie, koszulkę zdjąłem, bo zrobiło się troszeczkę gorąco przy gotowaniu. W każdym bądź razie, teraz mam przygotowaną gęstwę, przepłukaną raz, przepłuczę ją jeszcze raz zaraz, bo mam sporo czasu na to i potem będziemy ją zadawać do brzeczki. No i fermentor ląduje w piwnicy, gdzie sobie postoi odpowiednią ilość czasu. Potem dojdzie do niego sok, znowu sobie postoi i mam nadzieję, że za jakieś 3-4 tygodnie będzie można to wlewać w butelki. No a potem sprawdzimy, co nam z tego wyszło. Lines from